rozmawiamy z panią Zaleską Urbanowicz. Nosi pani dwa nazwiska. Jedno to jest nazwisko rodowe, drugie nazwisko domyślam się po mężu. Tak. I rozmawiamy dlatego, że jest pani jedną z osób, które przyjechały do naszego miasta tylko po wojnie. Mamy 45 rok i w którym miejscu jest pani ze swoją rodziną w tym momencie? W 1945 roku, 3 listopada, ostatnim transportem z Nowoświęcia przyjechałam z rodzicami, dziadkami, ciocią do Ostródy. Nasza karta ewakuacyjna miała skierowanie do Gdyni, ale pod Ostródą, tu na wysokości CPN-ów obecnych, tej trasy z Iławy prowadzącej do Ostródy, wagony odczepili od parowozu. Powiedzieli, że dalej nie jedzie pociąg. I wagony trzeba było szybko opróżnić, no bo były potrzebne. Więc rodzice zaczęli szukać jakiegoś lokum w Ostródzie, żeby gdzieś się zatrzymać. To był już listopad, było zimno. Mama z ciocią poszły do miasta, ojciec mój z uwagi na przeżycia na terenie Litwy i później aresztowaniu przez NKWD, bał się w ogóle ruszyć z wagonu. Panie poszły i znalazły pierwsze mieszkanie nad jeziorem. Za dworcem dawnym czy obecnym PKS-u tam były takie domeczki nad jeziorem. No i były puste, więc zajęli to. Mieszkali tam, to by pierwsza gwiazdka tam była, smutna, no ale była, tego nie pamiętam, tylko z opowiadań. A później zaczęli szukać mieszkania, no ponieważ to było nad brzegiem jeziora, było zimno, nie było czym opalać, więc znaleziono mieszkanie na dawnej ulicy Orzeszkowej, obecnej Pieniężnego, za jedynką, za ogólniakiem, tam po prawej stronie taki szereg domków stoi. Tam znaleziono mieszkanie, zapłacono za to mieszkanie pośrednikowi resztką słoniny i złotymi rublami, które jeszcze gdzieś tam w zapasach były. Bardzo krótko mieszkano w tym mieszkaniu, ponieważ spadłam ze schodów, a tam były dość strome schody. Mama się zbuntowała i rodzic, i ojciec mój, pracujący już w monopolu spirytusowym, to na obecnej Drwęskiej, gdzie winiarnia była, tam pracował, otrzymał mieszkanie służbowe. Na Żeromskiego były domki, które były mieszkane, nie wszystkie, pod numerem 18 były to mieszkania służbowe dla pracowników winiarni, no, dawnego monopolu spirytusowego. I tam od 1947 roku do... Jeszcze obecnie to mieszkanie jest własnością mojej siostry. Cały czas tam mieszkaliśmy. Żeromskiego to już teraz, jak ją widzimy, to jest taka ładna ulica, proszę pani, sympatyczna. Ona była ładną ulicą i wtedy nie był położony asfalt, był bruk, chodniki były ziemne, nic tam nie było. Z domków zburzonych to tylko była szesnastka spalona. Także to tylko ten domek był odbudowany i szesnastka i dwunastka, ale to mury stały. Dwunasta to tylko tam dach wyremontowano. Państwo Staruszkiewiczowie mieszkali. No, także ona była bardzo ładną ulicą. Jak deszcz padał, to dzieci szalały po rynsztokach po wodzie. Dzisiaj by nikt nie wypuścił na bosaka. Ale no, my tak bawiliśmy się. Takie zabawek nie było. Takie były czasy. A proszę powiedzieć, w jakim pani wieku było, jak tutaj przyjechaliście tą jesienią 1945 roku? Miałam 11 miesięcy. Aha. No, ja jestem grudniowa, to 11 miesięcy miałam. I
te wszystkie informacje raczej zna Pani z relacji starszych członków rodziny. Mamy ojca. Bo ja w 51 roku poszłam do szkoły, a to, co się działo do 51 roku, to no, przedszkole było i wspomnienia były, co się pamiętało do rodziców. I jak Pani pamięta przyczyny, dla których musieliście wyjechać ze swojego domu, bo ta miejscowość, z której przyjechaliście, to jest obecnie... To jest obecnie, proszę Pani, Litwa, ale my musieliśmy, mogli zostać rodzice, ale się obawiali represji ze strony NKWD, bo wiadomo było, że Litwy jako odrębnego państwa nie będzie, będzie Rosja sowiecka i tego mój ojciec się obawiał. I z czym rodzina przyjechała? W tym towarowym wagonie? Co mieliście ze sobą Z tego, co pamiętam, to moi rodzice nie mieli nic. Ojciec był w letnim garniturze, mama w sukience letniej. Babcia mnie wiozła zawiniętą w futro, bo nic nie było, dlatego że dom w szablach spalił się, a z majątku, który należał do moich dziadków ze strony mamy, do Budrewiczów, no nie zabrano nic, bo uciekano. Także niewiele. Naprawdę parę drobiazgów, trochę zdjęć, trochę albumów, no takie pojedyncze rzeczy. A babcia moja ze strony ojca miała maszynę do szycia. Trochę słoniny, trochę tam, nie wiem, mąki mieli ze sobą. I tu przyjechali tu i trzeba było szybciutko starać się o środki do życia, bo no po prostu nie było co jeść i nie było z czego żyć. No właśnie, jak to wyglądało? Gdzie się pracowało? Jak się tej pracy szukało? Czy Pani to wiem. Z nas wiem. Więc tak, no chyba najdzielniejszą z osób to była moja mama, która no, stwierdziła, że tu nie ma co dalej czekać. Trzeba się brać za robotę. Chociaż no nie ukrywając, nie bardzo byli przyzwyczajeni i nauczeni jakiejś pracy. Co prawda rodzice skończyli Instytut Handlowy w Szablach, który był tam z Kłajpedy przeniesiony po zajęciu Kłajpedy przez Niemców. No i mama moja, ponieważ to był 45 rok, jeszcze nie bardzo tutaj coś się działo, poszła do pracy do magazynów, nie wiem... Czy ktoś z Państwa pamięta? Nad jeziorem stał spichlerz taki. Tak, pamiętamy i żałujemy, że już nie ma. No nie ma, niestety. A drugi stał tutaj na wysokości obecnego budynku, który jest za żeglugą miejską, tam gdzie jest La Luna, San Biagio, te zakłady gastronomiczne. Drugi taki spichlerz stał tam. I tam były zgromadzone wszystkie. Część po niemieckich rzeczy z mieszkań tutaj pozostawionych przez Niemców. No i mama tam zaczęła pracować przy segregacji odzieży, naczyń, no nie wiem co, mebli chyba nie było. Były tylko takie lżejsze rzeczy. No a mama z ciotką tam zaczęły pracować, nie otrzymywały wynagrodzenia w sensie pieniężnym, tylko otrzymywały w naturze. Pościel, sukienki, jakąś odzież taką, no bo coś na tą zimę trzeba było mieć. No tak były rozliczane. Ojciec z kolei poszedł do pracy do PUR-u. To był ten Państwowy Urząd Repatriacyjny. On mieścił się przy obecnej ulicy 11 listopada w takim budynku, jak wychodzimy z dworca kolejowego i idziemy w kierunku miasta, to jest ostatni po prawej stronie przed takim skwerkiem. Na skos później tam na Jana Pawła się przechodzi. Mhm. Bardzo ładna jest elewacja tego budynku. No to tam była pierwsza praca taty. Z kolei tata dostawał paczki z UNRY, bo to UNRA przysyłała później. To pamiętam orzeszki w puszkach, te fistaszki solone. No i proszek DDT, bo niestety co mogło, to gryzło wtedy. To taka była pierwsza praca ojca.
Mama później poszła do pracy do, to był GS czy PZGS, trudno mi powiedzieć. On mieścił się na Mickiewicza w tym budynku, gdzie obecnie jest przychodnia Szkutników. Tam PKO było na dole kiedyś i tam u góry mieściły się te biura. To była druga praca mamy, no to już były pieniądze. Pierwszy sklep był taki spożywczy chyba tutaj, gdzie jest ta obecnie naczynia. Rybny sklep, rybol i Milescy chyba mają talerze, garki czy coś. Tak kiedyś był tam materiały, metraż był. To były te pierwszy ten sklep spożywczy, tam się zakupy robił na kartki. To była druga praca mamy, później w 49 poszła do szkoły, ponieważ miała ten instytut handlowy skończony, a były klasy handlowe, więc poszła uczyć do klas handlowych, arytmetyki handlowej, tam towaroznawstwa i tak dalej. I do 75 roku, do emerytury, pracowała w szkole zawodowej tutaj blisko. Także to była mamy praca. A ojciec mój różnie pracował w jednostce wojskowej. Zawsze był księgowym, głównym księgowym. Pracował po tych jednostkach handlowych. A to tak było. A jak pani pamięta tutaj relacje, bo tu no, po wojnie mało ludzi w mieście i przyjeżdżają. Jest trochę mieszkańców takich od przedwojny, od zawsze. I przyjeżdżają z różnych stron ludzie. Jak te relacje pani wspomina, czy jako dziecko z innymi dziećmi i też ze wspomnień dorosłych? No tak. Były bardzo nieciekawe relacje. Przynajmniej ze wspomnień dorosłych, no i trochę moich później. Dlatego, że zawsze nas nazywali zabugajami. Chociaż mnie zabuga, no ale co tu ludziom tłumaczyć. Ale kto tak nazywa? No ci z Polski Centralnej, jak myśmy ich z kolei określali. Oni, no, a z kolei jeżeli chodzi o autochtonów, to my byliśmy chyba jako dzieci nie bardzo sympatyczni, bo zawsze wołałyśmy niemra, niemracz. No takie były dzieci niestety. Ale muszę powiedzieć, że jak zaczęłam chodzić do szkoły, to miałam w swojej klasie dwie autochtonki. I one bardzo dobrze się układały nam stosunki. Także tak było. Jeżeli chodzi o jakieś... Znaczy tak, rodzice tworzyli taką dość zamkniętą grupę, dlatego że parę rodzin z terenu Litwy przyjechało, jeszcze znajomych z tamtych stron. Także my raczej, rodzice raczej nie mieli znajomych wśród ogółu społeczeństwa. Raczej trzymali się, czy tam wizytowali się, czy grali w brydża, no takie, czy tam proferansa raczej, bo w brydża raczej. No takie były czasy, że nie było innych rozrywek, więc takie były. Raczej z tych swoich, wśród tych swoich znajomych z tamtych stron. A jak pani zaczęła chodzić do szkoły? Która to była szkoła? No bo te szkoły są w zasadzie w tych samych miejscach teraz. Proszę pani, to była szkoła bardzo elitarna, bo to była szkoła ćwiczeń. Ona mieściła się w obecnym Liceum Barzyńskiego na parterze, a na piętrze było liceum pedagogiczne. No i dlaczego ona się nazywała szkołą ćwiczeń? Dlatego, że licealiści ci z liceum pedagogicznego przychodzili do nas na lekcje, czego serdecznie nie znosiliśmy. Prowadzili te lekcje, po prostu no, uczyli się. Na was ćwiczyli. Na nas ćwiczyli. Nam z kolei bardzo się podobało, jak ci nauczyciele zabierali nas przedmiotu danego do gabinetów tych, do góry, bo to były gabinety liceum pedagogicznego. No ale jak profesor Koszacki to zabierał nas do gabinetu chemicznego, żeby nam pokazać, no i tam lekcje prowadził, to były bardzo ciekawe. Także tak wyglądało. A miasto, no z tego co ja pamiętam, pierwsze moje wrażenia to babcia wiezie mnie w wózku, w wózeczku, w spacerówce, też pewno po niemieckiej, bo niby skąd, przez ulicę obecną Armii Krajowej, ona się chyba kiedyś Kozaka nazywała, nie ma domów,
są tylko dla mnie, jako dla dziecka, olbrzymie kasztanowce, drzewa kasztanowe. I pamiętam, jak kasztan spada mi na nogę, straszny wrzask z mojej strony. Takie są pierwsze wrażenia. Później nie wiem, czy to jest jakieś wydumanie sobie, czy wmówienie. Pamiętam ruiny teatru tu na Drwęskiej. Tego, który tam był. Jakieś takie, nie wiem, krzesła, czy coś czerwonego, czy to jakieś resztki tam kotar, czy czegoś. To pamiętam z takich rzeczy. No i pamiętam totalnie zniszczony plac Tysiąclecia, na którym stał jeden, jedyny budynek, w którym kiedyś mieścił się zakład pogrzebowy Syriusz i taka kwiaciarnia była na dole. On taki narożny, trochę brązowymi kafelkami. Tak, brązowymi kafelkami. To była pierwsza przychodnia lekarska w Ostródzie. Takie jeszcze wspomnienia. No, plac Tysiąclecia to totalnie zrujnował. To już z opowiadań. Pamiętam na rogu ulicy Stapińskiego i Drwęskiej, tu przed obecną strażą pożarną, stał olbrzymi, prawie niezniszczony budynek, gdzie czy miała być szkoła, czy była szkoła przed wojną, który został rozebrany na cegłę i cegła do Warszawy poszła, ale gdzie ona po drodze poszła, to nie wiem. Te tereny do końca były takie niepewne, czy będzie nasze, czy nie nasze. No i chyba tak dlatego rozbierano i szabrowano, co się da. No właśnie, też chciałam o to zapytać, o nastawienie tych, którzy tutaj przyjeżdżali. I pani rodziny, i też tych innych, bo niektórzy przyjeżdżali właśnie na szaber, niektórzy mieli tu nakaz zamieszkać i tyle. I jak wyście się z tym czuli wtedy? Znaczy, moja babcia przede wszystkim, bo mama to była realistką, to wiedziała, że to nie ma, Boże mój, musimy tu mieszkać i koniec. Babcia to zawsze miała, Halinka, po co ty remont robisz? Przecież my tam wrócimy. I oni tak liczyli na to, no chyba może ojciec mój też trochę, że oni wrócą. No i tak, jak rodzice tu przyjechali, to były prawie puste te domy, ale oni nie chcieli tak zajmować mieszkanie szybko, bo myśleli, że może pojadą dalej, może będzie transport, dlatego jak najbliżej dworca kolejowego. Były mieszkania z meblami, z rzeczami. To sądzę, że chyba dużo ludzi tak myślało, że wróci. I tak jak się patrzyło później, jak z racji swojej pracy jeździłam po terenie dużo, to jednak i chyba teren liczył na to, że to są tylko tymczasowe. A jeszcze chciałabym wrócić do tego, jak pani miasto, jako miasto samo pamięta. No bo na początku była pani mała, wiadomo, nie biegała sama. No ale już tam takie dziecko szkolne, wiadomo, z towarzystwem, gdzieś tam po tym mieście biega po ulicach. Tak, a szczególnie po zamku spalonym, czy rozbitym, czy zniszczonym. No, biegaliśmy bardzo, biegaliśmy po Polskiej Górce, po cmentarzu. I jak ona wtedy wyglądała? Bo teraz ona trochę lepiej wyglądała. Zamek był to zniszczony zupełnie, tylko mury stały, strach było biegać, jakby tak się rodzice dowiedzieli, to dla niej by było ogromne. Kto się bardziej bał, czy dzieci, czy rodzice? No rodzice, wiadomo, że gdzieś cegła spadnie na głowę, czy wpadniemy do jakiegoś lochu, czy coś. No ale było tak ciekawie, no przecież mówiono, że jakieś tam lochy, że gdzieś pod jeziorem do wieży Bismarka prowadzono, ale... Nic nie znaleźliśmy. No ale raczej były mi bliżej te tereny tutaj Żeromskiego i po drugiej stronie torów, no bo tam było już dalej. Tutaj biegało się po tym cmentarzu lotników z I wojny światowej i tym krzyżu. Ten krzyż taki wydawał się wysoki, olbrzymi, a teraz jak patrzę, to taki sobie. No i nad jezioro się chodziło, Kajkowskie, w okresie letnim, bo to było tutaj najbliżej.
No i naturalnie szaleliśmy wokół wieży ciśnień tutaj naprzeciwko Liceum Barzyńskiego obecnego, bo to było bliżej, wiecie, duża przerwa czy coś, no to buch przez ulicę tam do niej, ale ona była zamknięta. Raz jedyny ktoś tam był i pozwolił nam zajrzeć. Także, no a życie kulturalne kwitło. Bawili się. Jednak no, gdzieś ci ludzie starali się sobie jakoś po tej wojnie uprzyjemnić to życie. Tak jak my dzisiaj po pandemii wypuszczeni jesteśmy i wypuszczeni. Tak i oni chyba chcieli tych rozrywek jakoś. A teraz z perspektywy czasu, jak pani patrzy, to fajnie w tej ostudzie się mieszkało? Czy wolałaby pani być tam, skąd rodzina pochodzi? Proszę pani, więc tak. W Ostródzie mieszkam praktycznie całe życie oprócz okresu studiów. Lubię to miasto z racji tego, że ono jest spokojne i ja już nie umiałabym się chyba odnaleźć w Warszawie czy w Gdańsku. Także podoba mi się, no, boleję nad tym, że mamy gospodarzy, jakich mamy. Dobrze, że dzisiaj uporządkowali, bo bym wam pokazała, jak wygląda miasto. Miasto jest tak brudne, że wstyd. Wstyd dla nas wszystkich i dla Ostrudziaków i dla władz, że jest tak brudny. Ja tak brudnego miasta nie pamiętam. Został w Ostródzie mój syn, tutaj mieszka. Córka niestety za mężem, jak to mówią, mieszka w Warszawie. Dlatego nie znoszę Warszawy, bo tam jest naprawdę ciężko się mieszka. To nie jest miasto dla... To jest miasto dla młodych, dla samotnych, którzy potrzebują rozrywek. A dla rodziny to jest za ciężko. Także ja tutaj sobie chwalę mieszkanie. Mieszkałam jakiś czas z synem. No i tak jak państwo widzicie, tak jest.